czy europejskie sankcje na Rosję faktycznie działają, czy rynek NFT, to ten z obrazkami z małpą, umiera oraz w jakich godzinach najlepiej kupować akcje na amerykańskiej giełdzie. Na te pytania e, i nie tylko będziemy szukali i znajdziemy e, odpowiedź w tym odcinku merytorycznie o giełdzie. Ja nazywam się Cymcyk Piotr, a to jest program cotygodniowy, w którym pokazuję Ci 7 najciekawszych rynkowych danych, które udało mi się znaleźć dokładnie w ostatnim tygodniu. Zapraszam. Zaczynamy jednak od zagranicznych sankcji na Rosję, no bo często pojawiają się w sieci głosy o tym, że one to nie działają i w ogóle to równie dobrze mogłoby ich nie być. Nie podejmę się oceny aż takiej hardkorowej tezy w tym temacie w tym krótkim materiale, ale jeśli faktycznie chciałbyś, żebym przygotował osobny materiał o tym, jak i czy działają europejskie i amerykańskie sankcje gospodarcze na Rosję, to faktycznie daj mi o tym znać w komentarzu pod tym wideo. Będę wtedy wiedział, że taki temat jest dla Ciebie jakkolwiek interesujący. Ale nie da się jednak polemizować z tym, że ten ogólnospołeczny, światowy ban na Rosję doprowadził do tego, że eksport do tego kraju jest na najniższych poziomach niemalże w całej historii. I dotyczy to nie tylko krajów, które otwarcie potępiają Rosję, ale również tych, które starają się zachować jakąś tam neutralność lub też nawet popierają rosyjskie działania. Bo to co widzisz teraz na wykresie, to jak kształtuje się wartość eksportu różnych krajów lub klastrów krajów do Rosji w miliardach dolarów od stycznia 2019 roku. Ten ostatni słupek to marzec 2022. Patrząc po średniej wartości eksportu liczonej za okres od września 2021 do lutego 2022, okazuje się, że wartość tego eksportu spadła o ponad 50%. No jeśli spojrzeć na cały świat, nawet tylko pod kątem państw, które podzielilibyśmy na te, które wspierają Ukrainę i tych neutralnych lub prorosyjskich, to również to już widać z kolei na tym wykresie. Widać, że eksport siadł nawet wśród tych drugich, to jest ten jasno niebieski słupek. No wbrew jakimkolwiek opiniom, to ma i będzie miało wpływ na rosyjską gospodarkę i to nie będzie wpływ pozytywny. Rosjanie nie są niezależną samowystarczalną gospodarką, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, i zastąpienie zagranicznej technologii i zagranicznych komponentów do produkcji czegokolwiek bardziej zaawansowanego, no, jest praktycznie niemożliwe, a jak widać nawet Chińczycy. Nie kwapią się za bardzo, żeby te towary swoje do Rosji wysyłać. A jeśli mowa o eksporcie i tym, co akurat ma problem z byciem wyeksportowanym, no to warto spojrzeć na żywność, a konkretnie na zboże i jego ceny, no bo to w dużym stopniu zboże odpowiada za kształtowanie się indeksu cen ogólnej żywności. Często poruszając temat inflacji, mówię o tym, żeby patrzeć na inflację bazową, to jest ta z wyłączeniem że cen żywności i energii, no bo one są najbardziej zmienne. Więcej na ten temat pisałem już i mówiłem zresztą. W tym materiale, który teraz widzisz przed sobą, e, czyli inflacja w USA, zaraz zacznie spadać. E, no, ceny żywności i energii są najbardziej podatne na jakiekolwiek szoki podażowe, ale też dużo szybciej e, z tych szoków wychodzą, jeśli one już ustąpią. No, problem z żywnością e, jest jednak taki, że łapie się ona zdecydowanie w artykuł pierwszej potrzeby. Nikt nie wyjdzie na ulicę protestować, dlatego że nie może sobie pozwolić na kupno nowego telewizora. Ale jeśli już nie będzie mógł sobie pozwolić na kupno. Chleba, ryżu czy makaronu, no to wtedy faktycznie te napięcia społeczne rosną niewspółmiernie. Zresztą historia zna takie przypadki, wcale nie są one jakoś strasznie odległe, bo jeśli spojrzeć na indeks FAO, to jest indeks cen żywności, to widać, że poprzednie dwa wystrzały cen żywności mocno zbiegły się w czasie z globalnymi napięciami. Między 2006 i 2008 rokiem ceny żywności wzrosły na świecie no naprawdę niesamowicie: ryż podrożał o 217%, pszenica o 136%, a kukurydza o 120%. 25%. Efektem było sporo zamieszek w krajach biedniejszych. Kolejny wystrzał cen żywności to rok 2011 i arabska wiosna, która wywróciła kilka politycznych stolików w tamtym regionie. Jaki będzie efekt geopolityczny dziś? Bo jak widać dziś ten wystrzał cen żywności doprowadził do tego, że są one relatywnie dużo droższe, no może jeszcze nie dużo, ale droższe niż nawet podczas tej arabskiej wiosny. No to jaki będzie efekt geopolityczny dziś? Oczywiście tego nie wiem, ale warto pamiętać, że akurat ceny mają o wiele szersze przełożenie na geopolitykę niż chociażby ceny jakiegoś telewizora. Wzrost cen żywności najczęściej jest jednak determinowany przez zaburzenia podażowe. Rzadko kiedy to popyt determinuje tu wahania cen. To nie tak, że raptem zmienimy swoje przyzwyczajenia żywieniowe z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień albo nawet z miesiąca na miesiąc i uznamy, że teraz będziemy jedli mniej albo że teraz będziemy jedli więcej. I tym razem nie jest inaczej, co również widać po tym wykresie, który teraz widzisz przed sobą od S&P Global. Problemy z podażą zaczęły odpuszczać na przełomie 2021 i 2022 roku. No ale natknęły się na wojnę, a Ukraina zresztą Rosja też odgrywa w globalnym łańcuchu żywności naprawdę ważną rolę. W końcu jednak te problemy podażowe zaczną odpuszczać, no bo nawet dziś, gdy wojna wciąż trwa, Ukraina wciąż zasiewa zboża. No jeśli więc obawiasz się, że ceny żywności będą rosły w nieskończoność, to spokojnie, nie będą rosły w nieskończoność. Bo nigdy nie rosły w nieskończoność. No ale nawet ten wzrost, który miał miejsce do tej pory, może faktycznie przełożyć się na jakieś wydarzenie geopolityczne, którego dzisiaj nawet jeszcze nie jesteśmy świadomi. Przechodząc już jednak bezpośrednio na rynek akcji, no to Bank of America zrobił bardzo ciekawe badanie, z którego w sumie potwierdza się to, co już raczej od jakiegoś czasu, jeśli jesteś aktywnym inwestorem w tym roku, e, pewnie udało Ci się zaobserwować, a mianowicie to, że inwestorzy w tym 2022 roku naprawdę, naprawdę wolą unikać posiadania akcji na weekend. Teoretycznie znany jest Ci pewnie tak zwany efekt piątku, który mówi, e, który jest taką anomalią kalendarzową, która mówi o tym, że inwestorzy faktycznie wolą pozbywać się akcji w piątek, żeby nie dostawać z nimi na weekend, e, i to jest znane od dawna, ale w 2022 przybrało to naprawdę niespełnione. Spotykaną wcześniej skalę. To co widzisz teraz przed sobą, to rozbicie godzinowe poszczególnych dni tygodnia i tego jak kształtują się skumulowane stopy zwrotu w tym czasie. To zostało obliczone przez Bank of America. Jak rozumieć tę tabelę? No, chodzi o to, że Bank of America sprawdził sobie, jak wyglądała stopa zwrotu, na przykład w każdy poniedziałek między 9 a 10, taka godzinna stopa zwrotu, no a później ją skumulował, czyli po prostu zakładał, że inwestowalibyśmy tylko w poniedziałek o 9. I Sprzedawaliśmy o 9, sprzedawaliśmy o 10, no i wtedy osiągnęlibyśmy skumulowaną stopę zwrotu równą minus 2,7% i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No czyli ogólnie widzimy, kiedy akcje mają tendencję do spadania i kiedy mają tendencję do wzrastania no teoretycznie i zresztą praktycznie też można to wykorzystać do swojej strategii zwłaszcza w przypadku w miarę krótkoterminowych traderów, no chociaż warto pamiętać, że statystyki dzienne są zawsze dość zwodnicze, a w przypadku bardziej dynamicznych ruchów przeciwnych do zakładanego kierunku na tych lewarowanych instrumentach bardzo łatwo da się popłynąć no ciekaw jestem jakby to wyglądało dla GPW albo indeksu WIG, no ale niestety wyciągnięcie tego typu danych w bardzo przystępnej do obrobienia formy jest praktycznie niemożliwe, no nie nie jednak patrząc na tą tabelę, którą widziałeś, można chociażby wywnioskować, że najefektywniejszą strategią do tej pory w 2022 roku byłaby kupowanie akcji mniej więcej na otwarciu gdzieś w poniedziałek, na otwarciu tym amerykańskim, gdzieś w poniedziałek, no chwilę po tym otwarciu, i sprzedasz ich gdzieś w połowie środy, no może na koniec środy. Tak naprawdę, żeby na czwartek i piątek, również na sobotę i niedzielę, zostawać wtedy całkowicie bez akcji. Tego typu strategia choć bardzo. Prosta, no przyniosłaby jak na razie najlepsze e, w tym roku przynajmniej efekty. A skoro już wiemy, jak to wygląda w 2022 roku, to rozszerzmy trochę e, tą perspektywę, bo udało mi się też znaleźć dość całkiem ciekawe badanie od Uniwersytetu Chicago, które to sprawdziło, jak w okresie od 2006 do 2018, lipca 2018 roku, kształtowały się stopy zwrotów w interwałach 10 sekundowych na takim instrumencie jak SP, Emini. Futures. No, ważne było to, że on jest notowany tak naprawdę przez całą dobę, a następnie te skumulowane stopy zwrotu przedstawiono w, na wykresie. No, kumulacja wygląda dokładnie tak samo jak w poprzednim przypadku czyli co, bo gdybyśmy kupowali i sprzedawali w danych interwałach no i robili to powtarzalnie przez każdy kolejny rok, w którym było robione to badanie. Efekty tego badania widzisz teraz przed sobą. No i to, co od razu rzuca się w oczy, to że większa część dobowej stopy zwrotu generowana jest w dwóch okresach. W czasie Otwierania rynku europejskiego między drugą a 4 rano oraz w ciągu ostatnich dwóch godzin regularnego handlu w Stanach, czyli między 14 a 16 ich czasu. No dla inwestora długoterminowego ten wykres nie ma większego znaczenia. Potwierdza jedynie intuicyjne przeczucie każdego, kto dłużej handluje akcjami amerykańskimi, że to właśnie ostatnie godziny regularnej sesji są najważniejsze. No ale krótkoterminowi day traderzy mogą jednak doszukać się w powyższym wielu okresów, gdzie zdecydowanie lepiej statystycznie będzie zająć pozycję na początek. A propos już spojrzenia bardziej długoterminowego, no to co jakiś czas, od dłuższego czasu, już prawie że pół roku, regularnie daje się trafić na opinię w internecie, że Hossa w Stanach nie powróci i nie ma szans na powrócenie, dopóki to Fed nie zdecyduje się na ponowne luzowanie ilościowe i ponowny tak zwany dodruk pieniądza. No, zacznijmy od tego, że jest to nieprawda. Luzowanie, które Fed robił w różnych odsłonach przez ostatnie 14 lat, faktycznie wspomaga Hossę, ale nie jest jej jedyną determinantą. W ciągu tych lat mieliśmy też okresy takie, w których Fed nic nie drukował, mieliśmy też okresy takie, w których wyciągał pieniądze z rynku, a Hossa trwała i trwała. Podobne spadki jak teraz mieliśmy już w 2018 roku, mieliśmy też no oczywiście w trochę innym wydaniu i w innej dynamice w 2020 roku, no i mamy je też teraz. Nie jest to więc. Z perspektywy rynkowej nic nowego. Faktycznie Jerome Powell i Fed dają jasno zrozumienia, że jak na razie ich priorytetem jest ustabilizowanie inflacji, a to, co się dzieje z rynkami, jest gdzieś tam na drugim planie. No i to zdecydowanie podbija zmienność, ale to jeszcze nie jest koniec świata. I mało tego, statystycznie, w każdej bez się opłaca się inwestować. Ale mimo to zdecydowałem się sprawić, jak kształtują się takie rynkowe oczekiwania co do tego, kiedy Fed powie dość tych spadków i Jerome Powell wjedzie na białym koniu. No i to dokładnie. Nie to pytanie zdano w ostatniej ankiecie Bank of America dla zarządzających funduszami w Stanach. Pytanie skonstruowana, co prawda dość dziwnie, bo brzmi ono, jaki spadek na indeksie SP najpewniej doprowadzi do tego, że SP w 2022 roku wzrośnie powyżej 5000 punktów. No ale w kontekście całej ankiety sprowadza się tak naprawdę do pytania o to, jak inwestorzy postrzegają taki rynkowy próg bólu w przypadku Fedu. Wynik: około 3637 punktów, no co oznaczałoby bez głównego indeksu na poziomach jakieś 25%. 20... 5% odszczytów i faktyczne cofnięcie się S&P do poziomów bliskich sytuacji tuż sprzed krachu covidowego. No, czy byłaby to dla rynków jakaś kompletna katastrofa? Nie. Czy warto czekać z zakupami, aż to się wydarzy? Według mnie również nie. Zwłaszcza, że bez na rynkach trwa w najlepsze od dobrych pół roku, a na niektórych sektorach już o wiele, wiele dłużej. No i ostatnio mieliśmy jej kolejną odsłonę, bo po wielkiej wyprzedaży na spółkach technologicznych, po wyprzedaży na spółkach i sektorze finansowym mieliśmy odsłonę wyprzedaży na spółkach z tak zwanego sektora Consumer Staples, do którego łapie się chociażby taka firma jak Walmart. Po publikacji ostatnich wyników Walmart zaliczył. Dwie sesje łącznie najgorsze od blisko 35 lat. 17 maja spadł o 11,4%, a dzień później spadł o 6,8%. No prawie 20% spadku na takiej spółce z tego typu biznesem potrafi robić wrażenie, ale czy faktycznie powinno robić wrażenie? Bo doszliśmy do sytuacji, kiedy Walmart jeszcze przed tymi spadkami był wyceniony wyżej i drożej niż Google. Mieliśmy też moment, gdzie wycena wskaźnikowa Apple była niższa niż Walmartu. Patrząc nawet ogółem na światowy sektor technologiczny i sektor consumer staples widać, że ten drugi jest dziś droższy Niż sektor technologiczny. No można nie lubić technologii. E, można uważać, że pomimo ostatnich spadków dalej jest ona przewartościowana, jasne, e, co osoba, to opinia, ale na pewno nikt nie ma wątpliwości, że tempo wzrostu biznesu Apple, Amazona czy Google będzie wyższe niż tempo wzrostu Walmarta, Costco czy Coca-Coli. E, no jeśli nawet sektor technologiczny jest przez kogoś w obecnym środowisku postrzegany jako wciąż przewartościowany, to sektor consumer staples e, również powinniśmy tak traktować. No różnica jest tylko taka, że ten drugi jeszcze się w całości nie wykonał. Koleju. Więc jeśli już miałbym chęć, usilnie, Coś na tym rynku amerykańskim dziś shortować, no to raczej nie byłoby to Apple, tylko bardziej Coca-Cola. No a na sam koniec jeszcze szybki rzut oka na rynek NFT, tak to ten, gdzie e, masz, który masz w głowie jako obrazki z małpą sprzedawane za setki tysięcy dolarów. Faktycznie była na to jakiś czas temu moda. E, około pierwszego kwartału 2022 roku pojawił się jednak w Wall Street Journal taki wykres, który teraz widzisz przed sobą, który mówił o tym, ile tokenów NFT jest dziennie sprzedawanych. E, no zdecydowanie trzeba być znawcą NFT, żeby zauważyć, kiedy mieliśmy największy hype oraz że obecne wartości są o wiele mniejsze niż w drugiej połowie 2021 roku. Do tego wszystkiego doszły szereg informacji o tym, że jak wygląda sprzedaż niektórych z NFT, które jeszcze niedawno były sprzedawane za ogromne pieniądze. NFT z pierwszym tweetem z Twittera od Jacka Dorsey'a został sprzedany w marcu 2021 roku za dokładnie 2,9 miliona dolarów. Wystawione później na aukcję, gdzieś pod koniec 2021 roku okazało się, że nie zebrał żadnej oferty Powyżej 14 tysięcy dolarów. No nie został jeszcze sprzedany. Mamy też osobę, która kupiła NFT Dogi hashtag #4292 na początku kwietnia. Kupiła go za 32 tysiące dolarów i chciała sprzedać w kwietniu 2022 na aukcji wystawiając cenę wywoławczą na poziomie 25,5 miliona dolarów. Ale najwyższa oferta, jaka została przedstawiona, to 200. Dolarów. No, faktycznie budzi to pewne wątpliwości wśród osób, które faktycznie patrzą, czy ten rynek jeszcze funkcjonuje, czy tak szybko jak powstał, tak szybko też umrze. To, co widzisz teraz, to podział na poszczególne kategorie NFT i, i wartość dziennej sprzedaży w milionach dolarów tych też konkretnych kategoriach. No widać jak sukcesywnie w 2022 roku jest ona coraz niższa, e, zwłaszcza porównując to z 2021, a zwłaszcza to ustą drugą połową 2021 roku. No czy to jednak nie za wcześnie, żeby mówić o tym, że rynek NFT tak szybko umrze jak szybko się pojawił? E, no w porównaniu z 2021 rokiem, który formalnie można uznać za początek jego istnienia, to wolumen transakcji wciąż jest jednak znacznie wyższy e, w 2022. wysłał na ten rynek ponad 37 miliardów dolarów, a pomimo wahań w wolumenie transakcji, liczba aktywnych kupujących i sprzedających dalej rośnie. W pierwszym kwartale 2022 około 950 tysięcy aktywnych adresów kupiło bądź sprzedało NFT, w porównaniu z 627 tysiącami adresów w czwartym kwartale 2021. No tak nie wygląda rynek, który umiera, a w pewnym stopniu raczej taki, który się stabilizuje. Osobiście nie wierzę w NFT jako formę obrazków z małpą, ale rozumiem, że to bardziej taki symbol, który jeśli ta technologia będzie ulegała szerokiej adopcji, to faktycznie ma szansę stać się takim artefaktem, no i stąd będzie wynikała jego wartość. Za tym symbolicznym obrazkiem małpy to jednak naprawdę sensowna technologia, którą można wykorzystać chociażby do cyfrowych praw własności, przyspieszenia licznych transakcji, czy łatwiejszego uwierzytelniania. Również jestem pewien, że na tym rynku pojawi się sporo firm jednorożców, które dadzą naprawdę solidne zyski. No, oczywiście nie będą się one pewnie zajmowały produkcją kolejnych serii obrazków JPG z małpami, ale na pewno daleki byłbym do twierdzenia, że rynek NFT umiera. Jeśli ten materiał Ci się podobał, to nie zapomnij dać łapkę w górę i zostawić subskrypcję oraz kliknąć ikonkę dzwonka. Dzięki temu będę wiedział, że docieram do coraz szerszego grona odbiorców, no i będę miał jeszcze więcej motywacji, żeby nagrywać więcej tego typu materiałów. Chciałbym cię też zaprosić do naszej strefy premium, gdzie więcej tego typu sektorowych już analiz, analiz spółek, analiz konkretnych branży, spółek, czy to z zagranicy, czy z Polski pojawia się dla naszych czytelników. A oprócz tego mamy okazję spotykać się co mniej więcej dwa tygodnie na takich strategicznych poniedziałkach, to webinary live, w których rozmawiamy sobie o tym, co tam na rynku słychać i co może być słychać w przyszłości. A do tego wszystkiego dochodzi wgląd w mój prywatny portfel inwestycyjny w którym pokazuję, co mi wyszło, a co mi czasem nie wyszło. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w tym linku, który teraz widzisz pode mną, oraz ten sam link znajdziesz też już w opisie tego filmu. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i do zarobienia.